odniesieniu do wniosków złożonych na poprzednim posiedzeniu. Po pierwsze, przewodnicząca stwierdza, że skarga na przewlekłość postępowania powinna być złożona w formie pisma procesowego w trybie przewidzianym w ustawie o skardze na naruszenie prawa ze strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym i sądowym bez nieuzasadnionej zgody. Jeżeli chodzi o tryb, to oczywiście sąd może Pan tutaj przybliżyć do sądu. W każdym razie nadrzędnego nad tutejszym sądem można złożyć taką skargę. W razie czego może Pan oczywiście się w kwestii dokładnego trybu dowiadywać, tak, jeżeli chodzi o przewlekłość. Na pewno nie może być to zrobione w formie do protokołu, tak? Musi być zachowana forma pisma procesowego. Przewodnicząca stwierdza również, że sąd nie stwierdzi podstaw do wydania postanowień w trybie artykułu 37 Kodeksu postępowania karnego, czyli wniosku o zwrócenie się do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu w trybie ani w trybie artykułu 441 Kodeksu postępowania karnego o zwrócenie się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego, ani o zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie sprawdzenia zgodności przepisów czy praktyk z konstytucją, albowiem zdaniem sądu nie zachodzą okoliczności skutkujące koniecznością podjęcia takich działań. Dobrze. I teraz już przechodząc do rozpoznania niniejszej sprawy. Jeszcze raz przypominam, czego dotyczy to postępowanie, a mianowicie dotyczy ono zażalenia pana Lorenza Kajmana na postanowienie 6 czerwca 2018 roku o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązku przez prokuratora prokuratury rejonowej Warszawy Pola Katarzynę Szewską i prokurator w postanowieniu uznał, że brak jest znamion zabronionego, no to postanowienie złożył zażalenie pan Lorenz Freiman i pana zażalenie jest przedmiotem dzisiejszego posiedzenia. Proszę bardzo, co chciałby pan powiedzieć w przedmiocie tego zażalenia? Składam wniosek o podpisanie przesłanych drogą e-mailową pism do akt w tej sprawie. I wnoszę o natychmiastowe wykonanie. Ale nie tak rozumiem, ja mam je podpisać, bo tak pan... Zgodnie. No nie wiem, czy pytanie jest zasadne, ponieważ ja przekazałem swoje pisma, wnioski, zażalenia i wnioski o ściganie konkretnych funkcjonariuszy publicznych polskiego państwa. I chyba chodzi o to, by podpisać je swoim podpisem własnoręcznym. I jako świadek występująca tutaj przewodnicząca może poświadczyć oryginał tego złożonego podpisu. Bo taka jest też powinność, ponieważ przewodnicząca później stwierdzi, że w aktach znajdują się dokumenty niepodpisane, a zatem już niezgodne z prawem i z procedurą, bo każde pismo musi zawierać podpis wnioskodawcy. Dobrze. Przewodnicząca stwierdza, że do akt zostały dołączone wydruki maili. Skarżącego. I zostały one dołączone do akt sprawy. Brak jest podstaw, aby w tej gminie w jakikolwiek sposób uzupełnić. Uznaję, że mimo braku podpisu one są wiarygodne i mają umocowanie prawne. W dalszym ciągu stwierdzam i zapytuję się, czy te pisma zostaną potraktowane jako pisma procesowe, czy zostaną zlekceważone w braku podpisu. Jest to dla mnie istotny, bardzo ważki w tym postępowaniu też szczegół.
Przewodnicząca stwierdza, że pisma zostały dołączone do akt sprawy. I zostaną uwzględnione, tak jak każdy inny pisma. Bez względu na fakt, iż nie posiadają... Proszę Pana, to jest poinformowane. To jest koniec mojego stwierdzenia. Bardzo proszę, czy coś jeszcze ma Pan do powiedzenia? Tak. Przedmioty zażalenia. Czyli wniosek o podpisanie tych pism jest odrzucony i pisma te zostają i są potraktowane jako ważne i posiadają swoją moc prawną. Nie będę miał uwag, notatki urzędowej czy innych, że pisma te z braku podpisu nie są uwzględniane jako materiał dowodowy. Druga sprawa. W dalszym ciągu nie wiem, czy to postępowanie w sądzie, postępowanie sądowe w Sądzie Rejonowym Warszawa Wola, jest postępowaniem pierwszej czy drugiej instancji. Jest to ciężkie naruszenie ze strony przewodniczącej moich praw do sądu właściwego, określonego Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, której przestrzeganie zobligowana jest każda ze stron i uczestników tego postępowania. To znaczy ja, jak i również osoba zasiadająca na urzędzie sędziego i prowadząca to postępowanie. Brak tej informacji uznaję za czyn zabroniony ze strony prowadzącej Małgorzaty Rutkiewicz-Rząsy i stanowi ewidentny dowód pierwszego matactwa sędziowskiego w tej sprawie. Wnoszę o natychmiastowe wydanie postanowienia, orzeczenia, zarządzenia, określenia się przez prowadzącą to postępowanie o charakterze tego postępowania sądowego. Czy to jest pierwsza instancja sądowa, czy druga, która potem jest niezaskarżalna i nie ma możliwości żadnego środka odwoławczego zgodnie z pismami otrzymywanymi od sądów rejonowych, takich jak ten, iż w postępowaniu na zażalenie moje prokuratorskie sąd rejonowy występował jako druga instancja odwoławcza i zgodnie z pewnymi zapisami, łamiąc inne zapisy, występując jako sąd odwoławczy drugiej instancji, pozbawia mnie się możliwości zgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej prawa do odwołania, zaskarżenia, prawa do dwuinstancyjności co najmniej sądowych postępowań. Dziękuję bardzo. Nie, to jest, ja chciałbym w tej chwili się dowiedzieć, czy jest to pierwsza, czy druga instancja, ponieważ... Ja informuję Pana, że postanowienie zostanie ogłoszone około godziny... To ja bardzo przepraszam, ja nie skończyłem jeszcze swojego wystąpienia. To jest dopiero mój początek, a już jest to przerywane, czyli kolejny dowód na kolejne sędziowskie matactwo ze strony Małgorzaty Rutkiewicz-Rząsy, która dokonuje... Ale Pani dokonuje przestępstwa już. A czemu Pani podnosi głos? Bo nie nas powiedziałam, że... Jest Pani w tej chwili przestępcą na urzędzie sędziego i taki wniosek będzie złożony. Postanowienie zostanie ogłoszone o godzinie 14:30. Zapraszam o 14:30. Jest Pani przestępcą, jak wszyscy sędziowie tego sądu i Pani chroni w tej chwili Sebastiana Ładosia z tego prezesa. Jeżeli Pani opuści salę, będę zmuszona
Wszyscy jesteście zmuszani, zmuszaliście mnie właśnie do i wyrzucaliście mnie siłą. Dobrze? Nie dobrze, właśnie, że źle. W tej chwili uzurpuje sobie pani, jak... Proszę pana. Pan ma was pozwolić. Proszę opuścić salę, jeżeli nie to wzywa ochronę. A dlaczego pani wzywa ochronę? Po co? Nie opuszcza pan sali. Ale ja muszę się spakować, proszę pani. Dobrze, to proszę mi to zapewnić. Zachować w tym czasie ciszę, ponieważ nie ma... Bo pani nie chce usłyszeć pod adresem padających oczywiście stwierdzeń. Nie obraźliwych, to są stwierdzenia, że pani jest teraz w tej chwili przestępcą na urzędzie. Ale tu pani prowadzi dyskusję, ja bym powiedział i to jest wychodzę i pakuje się, a pani mi przerywa. Proszę bardzo, to niech się pan pakuje i wychodzi. No i proszę nie komentować tego. Akurat na sali są... No i znowu pani rozpoczyna, proszę pani, konstytucja gwarantuje nam równość praw. Sąd jest dla wszystkich, dla pani i dla mnie. Jest i ja na właśnie porządek, dlatego chcę porządnie spakować dokumenty, wszystko jak należy, kulturalnie. O tym, jaki jest porządek na sali sądowej, decyduje przewodniczący.